Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Kilka dni temu z powodu wykolejenia się składu turystycznego zamknięto odcinek Rogowskiej Kolei Wąskotorowej. To jest już kolejny nieczynny odcinek na tej sieci. Obecnie jest 41 km linii, czynnych jest zaledwie 8 km trasy na odcinku Rogów-Jeżów. Kolej ta funkcjonuje od 108 lat i na dobre wpisała się w krajobraz województwa łódzkiego, a całkiem niedawno mówiło się nawet o możliwościach wykorzystania jej w regularnym ruchu pasażerskim. Niestety zarządca infrastruktury wąskotorowej nie posiada środków na bieżące utrzymanie linii kolejowej. Jest to problem systemowy i dotyczy wszystkich zarządców linii wąskotorowych. Ministerstwo Infrastruktury w programie utrzymaniowym nie przewidziało bowiem zarządców innych niż PKP PLK, a powinno. Uważam, że każdy zarządca sieci kolejowej udostępnianej ogólnie dla przewozów pasażerskich, bez względu na to, czy są to koleje regularne czy turystyczne, normalno-torowe czy wąskotorowe, powinien mieć zapewnione systemowe finansowanie utrzymania infrastruktury. Koleje wąskotorowe są w zdecydowanej większości utrzymywane przez różnego rodzaju stowarzyszenia, towarzystwa czy fundacje pasjonatów kolei, czasem także przez lokalne samorządy. Jestem zdania, że należy traktować wszystkich na równych zasadach. Skoro PKP PLK otrzymuje środki na utrzymanie infrastruktury, to również zarządcy wąskotorowi, którzy nie prowadzą stricte komercyjnej działalności, a użyteczną społecznie, powinni takie środki otrzymać. To samo dotyczy dbałości państwa o inne zabytki techniki, jak pojazdy kolejowej. Liczę na podjęcie rzetelnych kroków, zmianę prawa, która pozwoli w końcu zlikwidować kolejowy niedasizm, aby należycie zadbać o historię polskiego kolejnictwa i utrzymanie, udostępnienie tych linii dla pasażerów. Dziękuję.